Cześć moi drodzy, ja jestem Rafał i zapraszam was dzisiaj już na dziesiąty odcinek z gry Zemsta Kujona. Szybko te odcinki lecą, już niebawem zakończymy serię, jak widzimy. Mamy tutaj już ostatnią planszę z poziomu liceum, rechotający z żabą. Dziś wieczorem, wybory żab, chodźcie. Wyprostowane, a nie na płetwach. Aby przejść z powodzeniem ten poziom, musi zdobyć 8000 punktów w ciągu 9 minut. Wiedziałeś, że dla stworzenia tej gry nie znęcano się nad żadnymi zwierzętami. Naprawdę. No cóż, ta podpowiedź naprawdę dużo mi podpowiedziała, ale mniejsza o to. Ale zanim przejdziemy do samej gry, oczywiście pozdrowienia dla wszystkich widzów. Dziękuję, że wbijacie na odcinki nowe. Kogo tu pozdrawiamy dzisiaj? O, Czarny, pozdrawiam cię. No wiem, że napisałeś ostatnio komentarz, że fajna gra, dzięki. Wiem, że pisałeś, żebym nagrał GTA, no GTA też jest fajna gra. Ale postanowiłem nagrywać tą grę z tego względu, że no, praktycznie mało jest na YouTubie. Jeżeli już jest jakiś odcinek, no to tylko pierwszy, drugi i koniec. No a u mnie będzie cała seria z tej gry. Jest to stara gra, ale jest fajna według mnie. Wiele osób pisze, że jest spoko. Nexu Gaming, też pozdrawiam. Nexu. Dzięki też za komentarz pod ostatnim filmem. Zapraszam na kanał Nexu Gaming. Link w 8 odcinku jest, znajduje się. Więc zapraszam. Bidofa również pozdrawiamy, Kapixa, Dymy Herę, Dzikiego Mopa, Urbex123, Elblanco Royo i Plato Minecraft, Kamienko, Agnieszka Zimo również pozdrawiam, moją siostrzyczkę, Kapibary, Rudy, Iwar TV, Bartek Enigma, Peter TV, Raji, Arthent Heplayer również pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam również to istotne. Chmur Cioplayer, Fizohol, jeśli oglądasz moje odcileczki, możesz mi napisać, czy mam cię pozdrawiać jako Fizohol, czy w tym nowym niku, pod tym nowy nick. Bo tak praktycznie już tutaj zostaje zapisany. No i tak to zostało na razie. Szymcio również pozdrawiam, zapraszam na kanał Szymcio. Dzięki Szymcio za komentarz. Groma też pozdrawiamy. No i Galaxy Ninja Gaming również. Dziękuję za komentarz, dziękuję za łapeczkę, również pozdrawiam. No i cóż, myślę, że wszystkie osoby. No i pozdrawiam jeszcze Chrisa, WLKP, Panku, pogadajmy o grach. I gry różne. Magdę, ja bym mógł nie pamiętać o Madzi. Pozdrawiam, fajne odcinki u ciebie. Wbijam praktycznie chyba zawsze. Dobra, no i co, lecimy z dzisiejszym odcinkiem, z 10 odcinkiem. 8000 punktów musimy mieć. Ja myślę, że uderzę pierw do Ubikac. Czy do... Muszle piszę. Czy do Muszli. A potem znów może być tu tłok. Jak wiemy, zawsze w tych toaletach jest zazwyczaj dużo osób. Ukradnij papier toaletowy. Szybko kible załatwimy i zmywamy się stąd. Dobra, mamy to. O, pistolet na wodę. Nic nie pogardzę pistoletem. W końcu 900 punktów za to będziemy mieć. No i myślę, że od razu go sobie tutaj wykorzystam. Za każde wykorzystanie 300 punktów razy 3 równa się 900. Tak dziwnie śmieje, jak tego pistoletu używa. Tu mamy kosz, ale blokada. Niż popkę do roweru. Jak będę miał zapalniczkę, to się tutaj wrócę i zjaram ten kosz. Za niego jest 200 punktów, więc spadnie. To nie wiem, gdzie to zapalniczka jest. Widzę, że mamy tutaj żabę. O, już ktoś idzie do ubikacji. A się zdziwisz. Nie skorzystasz, pani. Albo ktoś idzie do kibla. O, mamy tutaj szkieletora, którego zaraz troszkę przerobimy. Lepiej wygląda. Mamy tutaj żabę. Dzięki tej żabie odblokuje nam się tutaj to. Nadmuchaj żabę. Praktycznie żaby to miłe stworzonka, nie? Bardzo pożyteczne. No ale w tej grze akurat mamy taką możliwość, to... I mamy za to punkciki, nie? No to mogę jeszcze to zniszczyć, skamieniałość, tak się nazywało, zrzuć skamieniałości. Tak jest. Ukradnij napar z ziół. Napar z ziół to nie wiem, czy on jakieś zastosowanie ma, ale...
kilka razy zawsze zakosiłem i nigdy zastosowania nie miał. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj co? Ukradnij gumę do. Ale do czego? To nie wiemy. Akwarium. Rozbij akwarium. Podobnie jak w zemście urzędasa było, no. Cała woda wyleciała. I co, tutaj mamy zgłówki, nie? Tutaj też tu możemy chyba coś z tym zrobić, jak pamiętam. Wywołaj alarm pożarowy. To trzeba ostrożnie, ponieważ na tym korytarzu to jest niebezpiecznie, mogą nas tu zobaczyć. Może tu wbijemy? O, jest tu kreda, widzę. Nie wiem, czy tutaj ten kolo idzie, może tak tu kręci, ale poszedł z powrotem, dobra. Plecak. Przetrząśnij plecak. Tutaj jeśli chodzi o wybór tych rzeczy, czterech, to praktycznie na wszystko chyba jest jednakowa punktacja. Chociaż nie, tu była 200. Nie wiem, jak za te inne były. Chciałbym kiedyś zwrócić tak na to uwagę szczególniejszą. Bo tu jest jeszcze jeden plecak. Co to jest za hebzie tutaj? Jakiś kwiatek, ale pięknie wygląda. Czy mogę z nim coś zrobić? Te szafki jeszcze mogę załatwić również. A już 5000 punktów za chwilkę będziemy mieć. Mamy to. Co tutaj mamy do zrobienia? No może te plecaki załatwię. Tablicę również tutaj sobie popiszemy, bo widzę, że kreda jest tutaj. O nie. Jaki bezczelny. Wiedziałaś, gdzie przyjść. Dobra, znowu się bawimy w zgadywanie. A. L. Nie ma. C też nie ma. Ale O. Powinno być. Nie ma? A J też nie ma. No nie, no nie wierzę w to. K, jedno. T. Taria, sekr. Sekr, R. Ta, i. Dobra, udało się. Wiedziałaś, gdzie przyjść. No nie. No i tak sobie teraz zrobię z tym plecakiem. Ha, ha, ha. No i poszło. Bez problemu. Dobra. Myślę, że teraz idziemy sobie dalej, ale tu jeszcze widzę, że mam plecak. Muszę... Znaczy plecak, szafki. Muszę uważać na tą uczennicę, która tam poszła. Akurat te rzeczy to szybko idą. To zabieranie. Dobra, wszystko. Jeszcze 900 punktów muszę nabić. Nie mam zapalniczki, to tam nie mam po co iść. Będzie zapalniczka, może być. Będzie znowu ten idzie. No, nie idzie tutaj.
jeszcze możemy to chyba coś zniszczyć. Zniszcz cyrkiel przy tablicy. 200 punktów i zwycięstwo, moi drodzy. O, jest zapalniczka. Może pójdę sobie ten kos zjarać. Czy mi plecak wystarczyło, że bym, no, splądrował i bym wygrał, ale pójdziemy sobie kosz podpalić. Za niego jest 200 punktów i wygrana, moi drodzy. No i cóż, zakończyliśmy kolejny tutaj poziom, poziom trudności liceum. No kolejny poziom już widzimy. Przecież praktycznie tutaj te kolejne plansze wydają się dosyć proste, bo musimy tutaj zdobyć zaledwie 4000 punktów w ciągu 6 minut. Następnie 5000 w 7 minut. 7000 w 8. No tutaj widać może być groźnie, ponieważ tutaj 1000 punktów na minutę muszę mieć. Tutaj znów łatwiej. Jestem ciekaw, jakie będą tutaj te. Te będą najtrudniejsze. Ale zobaczymy to w przyszłych odcinkach, moi drodzy. A ja w tym momencie dziękuję wam za obejrzenie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapeczce. No i do usłyszenia w kolejnej grze. Czyli w odcinku z gry Zemsta Kujona. Cześć!